Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 72. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Na pewno znasz tą zasadę 72. godziny. I dzisiaj właśnie taką mamy symbolikę naszego spotkania. Jeżeli pojawia się impuls od siły wyższej, pomysł, jakaś niezwykła energia prowadzi Cię, by coś postanowić, że chcesz coś zmienić, osiągnąć, coś nowego wprowadzić do Twojego życia, to musisz rozpocząć te pierwsze kroki w pierwszych 72 godzinach. Jeżeli bowiem rozpoczniesz Twoje pierwsze kroki później, to możesz mieć pewność, że ta energia już nie będzie tak mocna i będzie Ci trudniej te rzeczy zorganizować i osiągnąć. Dlatego, jeżeli pojawia się impuls od siły wyższej, by iść tą drogą, widzisz, że otwierają się jakieś nowe drzwi, to nie czekaj dłużej niż to symboliczne 72 godziny. Do 72 godzin rozpocznij te pierwsze kroki, by iść w tym kierunku. Ale przesłaniem naszego dzisiejszego spotkania jest jeszcze coś innego. Dlaczego jest tak, że jeżeli mamy ten pomysł, mamy ten impuls, już wiemy, że chcemy podążać tą drogą lub tą drogą, to może zdarzyć się tak, że wstajemy rano i nie mamy siły, by ręką i nogą ruszyć, tak przysłowiowo. Nie mamy jakoś tego powera, nie mamy tej mocy, by rozpocząć te kroki. A czasami już pracujemy nad czymś przez dłuższy czas i nagle nie wiadomo skąd pojawia się to zmęczenie, to zniechęcenie, takie myśli, a że właściwie nie ma to sensu, a że to jest za trudne, że to jest za ciężkie. Takie jakby wewnętrzne bariery, taki wewnętrzny sabotaż. No bo przecież, jeżeli chcesz zrealizować Twoją idealną wizję życia, Twoje marzenia, Twoje pragnienia, podążać drogą Twojego powołania, no to wartoby zakasać rękawy i ruszyć do przodu. A tutaj nagle rano dzwoni budzik, a Ty wyłączysz, przewrócisz się na drugi bok i powiesz: o nie, zacznę od jutra. O nie, zacznę od przyszłego tygodnia. O nie, zacznę od przyszłego miesiąca. Lub pojawia się dokładnie w tym momencie, gdy już realizujesz te pierwsze kroki, już zaczynasz działać pięknie i intensywnie, nagle takie odczucie: o, już tak dużo zrobiłam, już tak dużo zrobiłem, muszę odpocząć. A, potrzebna mi kawa, potrzebna mi herbata, by się jakoś naładować energią. Czyli zwróć na to uwagę, że już wiesz, czego chcesz, już masz to Twoje marzenie, już masz to Twoje pragnienie, ale nagle jakby coś pożerało Twoją energię i brakuje jej, by ruszyć do przodu. Skąd takie odczucia? Skąd zmęczenie? Skąd senność? Skąd apatia? Skąd nagle to odczucie, że zaczynasz tak bardzo intensywnie, a po tygodniu już wolniej i wolniej? To jest dzisiaj naszym, nazwijmy to tak, 72. kluczem wtajemniczenia. Woda życia, ten sok życia. Jak wiesz, nasze ciała składają się z wody. Czy Twoja woda, Twojego ciała jest czysta, świetlista, jak woda ze świeżego górskiego potoka, czy wodospadu z Puszczy Amazońskiej? Czy też woda Twojego organizmu jest już leciutko pachnąca, nazwijmy to tak, śmierdząca, taka jakaś cięższa, gęstsza i zamiast dawać Ci tą energię do życia, zamiast prowadzić Cię każdego dnia, to wciągać coraz bardziej w swoją głębię, tak jakby nagle zapadać się w mokradłach i w bagnie. Dzisiaj to jest przesłaniem naszego spotkania. Zadbaj o to, by Twoja woda życia zawarta w Twoim ciele
była czysta i świetlista. I gdy tylko zauważysz, że ta woda zaczyna się mącić, brudzić, coś zaczyna gnić i ta woda staje się taka śliska, lepka i ściąga cię w dół, to krok po kroku musisz zacząć coś inaczej, bo ta droga obrana w tym momencie nie jest tą odpowiednią. Zanim jednak otrzymasz dokładne wskazówki od siły wyższej, jak zadbać o jakość Twojej wody życia, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy. Jesteśmy w magicznej oazie, ponieważ to spotkanie ma również za zadanie właśnie tą transformację i przemianę tej zgniłej i śmierdzącej, nazwijmy to tak brzydko, wody życia w tą czystą i świetlistą. Dlatego, aby nie przedłużać,
dbaj o Twoje świetliste, cudowne emocje, a Twoje życie będzie pełne szczęścia i spełnienia. I jeżeli jeszcze może nie masz Twojej drugiej połowy, to może należy najpierw oczyścić tą wodę życia, tak jak było to w przypadku Grzegorza, by spotkać tą właściwą osobę. I tak, krok po kroku, idź dalej i dalej. I pamiętaj, siła wyższa wspiera Cię w każdym momencie. Co Ty zrobisz z tą energią, to już leży w Twoich rękach. Przyjmij te wskazówki, przyjmij te przesłania i zmień Twoje życie dokładnie teraz. Nie jutro, nie za tydzień, nie za miesiąc, dokładnie teraz. Jeżeli czujesz smutek, zmień to odczucie. Zrób coś, co daje Ci radość, cokolwiek malutkiego. I tak, krok po kroku, oczyszczaj Twoją wodę życia. Dziękuję, Twoja Maria Bukarty.